Dana jest funkcja f, f od x to jest moduł minus 2x plus 4 i naszym zadaniem jest obliczyć całkę od minus 2 do 4 funkcji f, no i po obliczeniu tutaj wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Więc ja skopiowałem zadanie tutaj, tu je zrobimy, a potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Więc kiedy pierwszy raz widzimy takie zadanie, no wiemy, że całka oznaczona to jest różnica funkcji pierwotnych w górnej i dolnej granicy całkowania. No dobrze, ale jaka jest funkcja pierwotna do naszej funkcji f moduł minus 2x plus 4? No i kluczem tutaj do rozwiązania tego zadania jest skorzystanie z definicji modułu, a następnie rozbicie tej całki na sumę dwóch całek i na każdym, na tego przedziału całkowania rozbijemy ten przedział na dwa przedziały i na każdym z tych przedziałów jasne będzie, jaka jest funkcja pierwotna do f. Czyli napiszmy, co to jest f od x. F od x, no to będzie taka funkcja, która jest na różnych przedziałach określona różnymi wzorami, więc w zależności od tego, czy to, co pod modułem jest dodatnie, czy ujemne. Otóż jeżeli minus 2x plus 4 jest większe od zera, czyli to, co pod modułem, no to moduł x to jest to samo, co x, prawda? Czyli to jest minus 2x plus 4. No a jeżeli minus 2x plus 4 jest mniejsze od zera, no to wartość, jeżeli to, co pod modułem jest ujemne, no to moduł z x to jest minus x, czyli to jest 2x minus 4. Czyli co, tutaj jest, to jest 2x, który jest mniejszy, równy 2, a tu jest dla x większego od 2. Czyli może jeszcze naszkicujmy wykres tej funkcji, żeby zobaczyć właściwie, co tu się dzieje. Czyli tak, x równe 2. W x równym 2 ta funkcja jest 0. Następnie dla x większego od 2 to jest funkcja liniowa 2x minus 4. Tak? Czyli musimy znaleźć jeden punkt. Powiedzmy dla x równego 3 to jest 6 minus 4, czyli 2. Czyli tutaj mniej więcej. I to jest wykres tej funkcji dla x-ów większych od 2. A dla x mniejszego od 2 to jest minus 2x plus 4, czyli powiedzmy w punkcie 0 jest 4. Czyli tu będzie tak. O. I co? I teraz obszar całkowania jest od minus 2, od minus 2, od minus 2 do 4. Prawda? Czyli wobec tego musimy tutaj mniej więcej, no i zgodnie z podstawową interpretacją naszej całki oznaczonej, musimy obliczyć sumę pól tych dwóch trójkątów prostokątnych. No jak już mamy tak napisane, to jasne jest, jak te pola, ile te pola wynoszą, no ale to może potem użyjemy tego do sprawdzenia naszego wyniku. No dobrze, czyli teraz możemy napisać całka od minus 2 do 4 f od x dx to jest tak. No rozbijemy przedział całkowania od minus 2 do 2 i na tym przedziale nasza funkcja jest dana wzorem minus 2x plus 4 i a na przedziale od 2 do 4 no dana jest wzorem 2x minus 4. Dobrze, czyli teraz tak, zajmijmy się pierwszą całką. Minus 2, 2 z minus 2x plus 4 dx. No to co, jaka jest funkcja pierwotna do minus 2x plus 4? No to do minus 2x to jest minus x kwadrat, prawda? Bo pochodna minus x kwadrat to jest właśnie minus 2x. No i do funkcji stałej to jest 4x. I to musimy obliczyć w granicę, wziąć różnicę 2 minus 2, czyli to jest tak, w punkcie 2 to jest minus 2 do kwadratu plus 4 razy 2 i od tego musimy odjąć minus minus 2 do kwadratu plus 4 razy minus 2. Dobrze. No i teraz wszystkie te nawiasy musimy. To jest tak, minus 4 plus 8 i tu jest minus, a tu jest minus 4, tak, minus 8. Czyli to jest 4 minus
minus 12, czyli 4 plus 12, czyli 16, czyli ta całka to jest 16, no a druga całka od 2 do 4, 2x minus 4. No to teraz co? Funkcja pierwotna do tego to jest x kwadrat minus 4x tym razem w granicach od 2 do 4. I co? W punkcie 4 to jest 16 minus 4 razy 4. No to widać, że to będzie 0. Minus wartość w punkcie 2. A wartość w punkcie 2 to jest 4 minus 4 razy 2. Wobec tego to jest 0 minus minus 4, czyli 4. Zatem ta druga całka wynosi 4. 4, czyli razem to jest 16 plus 4, czyli 20. No może jeszcze sprawdźmy tak ręcznie, prawda? Bo nie, ponieważ wszystko tutaj, ten obrazek geometryczny mówi nam co? Że mamy dwa trójkąty prostokątne. Ten bok jest 2 tutaj, natomiast jak jest druga przyprostokątna, to jest wartość naszej funkcji w punkcie 4. Wartość naszej funkcji w punkcie 4, tak, to jest tym wzorem dane, to jest 2 razy 4 minus, czyli 4 tu jest, czyli to jest 4. Czyli pole tego trójkąta to jest 4. No tak, jak tuśmy policzyli, prawda? To jest ta całka od 2 do 4, czyli pole tu jest 4. Natomiast pole drugiego trójkąta, czyli tak, to ma długość, ta przyprostokątna ma długość 4, natomiast w punkcie minus 2 wartość naszej funkcji to jest tutaj, to jest minus 2 razy minus 2 plus 4, czyli to jest 4 plus 4, czyli 8, czyli wobec tego tu jest 8, no i ten drugi trójkąt ma pole 8 razy 4, czyli 32 przez 2, czyli 16. Tak jak tutaj nam wyszło, tak i tyle wynosi ta całka. Czyli razem to pole jest 20, to jest ta całka z naszej funkcji f. No to sprawdźmy, o, 20, prawda? I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.